co mnie początkowo skłoniło do nabycia, a teraz do pozbycia się wózka inwalidzkiego. Nabyłem go, gdy mój stan zdrowia pogorszył się, ale kupując go nie przemyślałem do końca sytuacji, bo jest nie dla mnie. W sensie takim, ja mam niedowład prawostronny i poruszam się w kółko. Trzymałem go cały czas i no, traciłem wiarę i nadzieję w to wszystko. Teraz, będąc niedawno w Gdańsku u lekarzy, po zmianie leków i dodaniu niektórych leków, no mój stan zdrowia się delikatnie poprawia. Także chcę sprzedać wózek i walczyć dalej. Co mnie jeszcze skłoniło do pozbycia się tego wózka? Będąc w Gdańsku, spotkałem starszą osobę, która opowiadała mi o swoim tacie, który też chorował na Parkinsona, i powiedziała do mnie: panie Krzysztofie, niech się pan nie martwi, mój tata dożył 90 lat z tą chorobą. No, od razu mnie to zaskoczyło i zacząłem się pytać, co robił takiego, że tak długo udało mu się z chorobą przeżyć. Ona powiedziała: spacerował, nie jeździł, tylko wolniej, raz szybciej, ale cały czas chodził. Także no, dało mi to dużo do myślenia. W tym się pozbyć wózka. Miałem kupić elektryczny, ale no, będę starał się nie kupować, tylko jak najwięcej chodzić, bo wiem, że to jest dodatkowe lekarstwo. Tak to wygląda.